Pan Jezus spotyka się dzisiaj z człowiekiem, który ma problem. Otóż nie wie, ile razy ma przebaczać swojemu winowajcy. Okej, ktoś mnie oszuka, przyjdzie, przeprosi, wybaczam, ale zrobi to ponownie. I przychodzi i znowu przeprasza i mu wybaczam. Ale jak to zrobi kolejny raz i kolejny, no to gdzie jest ta granica? Gdzie mogę powiedzieć już dosyć? Przejechałem się na tej osobie już tyle razy i więcej nie wybaczę. Nawet jeżeli ktoś przyjdzie i mnie przeprosi, już mu więcej nie zaufam i tak naprawdę zamykam serce na tę osobę. No i przychodzi taki człowieczek do Pana Jezusa i właśnie o to pyta. Czy mam przebaczyć swemu winowajcy aż 7 razy? I tutaj trzeba dodać pewien komentarz, ponieważ Żydzi często używają liczb jako pewnych symboli. Więc 7 dla Żyda oznacza dużo. Więc pyta ten człowiek, czy mam przebaczać dużo, wiele razy komuś, kto zawini przeciwko mnie? No i odpowiedź Jezusa jest zaskakująca. Jezus mówi nie 7 razy, nie dużo, ale 77 razy, czyli zawsze. To jest odpowiedź Pana Jezusa. Zawsze mamy przebaczać. Nie 7 razy, nie 10, nie 100, ale zawsze. Jeżeli ktoś mnie po raz kolejny rani ze swojej głupoty, grzeszności, nie wiadomo, z wyrachowania może, ale się opamiętuje i przychodzi przeprosić, to Bóg zaprasza ciebie, abyś wybaczył. Jeżeli będzie się ta sytuacja powtarzała, wybaczaj zawsze. Taki jest Bóg. On tak funkcjonuje. Dlatego od nas tego wymaga. Zobacz, że niektórzy przez całe życie spowiadają się więcej niż 77 razy. Może 700 razy. I za każdym razem Bóg wybacza. Za każdym razem odchodzisz po spowiedzi od konfesjonału z czystą kartą. Bo przychodzisz, szczerze mówisz przepraszam i Bóg realizuje to, co sam nauczał, że wybacza ci zawsze. Bądźmy zatem jak Bóg, tacy dobrzy, miłosierni. Odpuszczajmy zawsze i ilekroć ktoś żałuje za swój czyn. Nie pamiętajmy złego, bo miłość nie pamięta złego. Jeżeli ktoś cię przeprosi, daj mu czystą kartę, jaką ty sam otrzymujesz po spowiedzi świętej. I nigdy nie wraca już słowem ani myślą do zadanej tobie krzywdy. Nie analizuj zranień, które otrzymałaś w przeszłości. Bo to szatan ci przypomina tę sytuację. Nie wyrzutu sumienia, tylko zły duch stawia ci przed oczy twoje zranienia, upokorzenia, to wszystko, co było dla ciebie ciężkie, przez co płakałaś, płakałeś, aby to było żywe, aby ta rana się nie goiła. Nie idź za tym podszeptem złego ducha. Kiedy przebaczasz, błogosław krzywdzicielowi, już nigdy słowem i myślą nie wracaj do zadanej tobie krzywdy. Odpuść, przebacz. Tego uczy nas Jezus i sam Bóg to praktykuje za każdym razem, kiedy idziemy do spowiedzi.